Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dosłownie godzinę temu wróciłem z Teneryfy. Nie z Teneryfy, co ja gadam, z Gran Canarii. Coś mi ta Teneryfa cały czas siedzi w głowie. Z Gran Canarii. Tam już jakieś tam odcinki mogliście zobaczyć z Gran Canarii, pewnie coś jeszcze będzie, bo ten filmik planuję w międzyczasie wstawić. No od razu chcę wam pokazać, jak te dachy są wykonane. Teraz były deszcze spore, nie widzę, żeby coś ciekło, no ale to wiadomo, to najlepiej by było przyjechać i trzeba będzie tak zrobić, jak jeszcze będzie padać. No a z tego co wiem, z tego co prognozują, to będzie padał ten deszcz w najbliższych dniach, więc na pewno będę tu przyjeżdżał i zobaczę, czy wszystko jest zrobione tak, jak ma być. Prosto jestem, tak jak mówię, po podróży. O 21:10 bodajże mieliśmy wyjazd z hotelu. Wylot był o 12:00 w nocy. Tutaj w Polsce wylądowaliśmy o 6:00 rano, potem musiałem jeszcze z lotniska na pociąg się dostać. Pociągiem przyjechałem do Lublina i dopiero do siebie, także jest godzina po 12:00. No dobra, nie przedłużając, to pokażę wam te dachy, jak to wygląda, bo są skończone, tak jak już mówiłem w tych poprzednich odcinkach. No pokażę wam tak tylko na szybko, bo tu oczywiście nie ma co jakoś nadzwyczajnie pokazywać. Tutaj w ogóle jeszcze ten otwór jeden i drugi drzwiowy będzie delikatnie, że tak powiem, dostosowywany do takiej szerokości, jak ma być, bo drzwi i okna są już zamówione, ale to powiedział Jacek, ten wykonawca, że mi to ogarnie w tym tygodniu. No słuchajcie, jak już garaż pokazuję, to już pokażę tak dokładnie ze wszystkich stron. Czy ze wszystkich? No, z dwóch. Nie mam tam jak za bardzo wejść, bo tutaj jest pole uprawne, więc tylko pokażę wam tyle, ile mogę. Chociaż może z tamtej strony podejdę, to wam to pokażę. Tak to wygląda i od razu dom. Dobrze widać. Jeszcze tylko z przodu. Dach jak dach. Nic nadzwyczajnego. Tutaj jest blachodachówka. Firmy, nie pamiętam jakiej. Budmat bodajże. Musiałbym zobaczyć, jak dokładnie się nazywa ta dachówka. Zresztą tu są jakieś opakowania, zobaczę zaraz, może będzie pisać. A tymczasem cyk. Także dach jest skończony. Na garażu i na domu. No i tak, jeszcze nie jestem za niego rozliczony. Za materiały już jestem rozliczony, bo ja materiały na ten dach kupowałem jeszcze w lutym? Przed wojną chyba jeszcze, zanim się wojna na Ukrainie zaczęła. Tak, Budmat i to jest Bella Sara chyba bodajże, tak to się chyba nazywało. Ale wam głupot, że tak powiem, nie chcę gadać. Ale chyba Bella, Budmat Bella Sara, coś takiego. Sprawdzę to, jakby ktoś był zainteresowany, to napiszcie w komentarzu, to sprawdzę i wam powiem dokładnie, jak to się nazywa. Co dalej, jeżeli chodzi o tą budowę? W ogóle to tak, część tutaj poogarniałem, bo to było mnóstwo desek. mnóstwo różnych desek, które powywoziłem do siebie, te lepsze sobie pozostawiałem, reszta pójdzie na opał, ale muszę tutaj jeszcze ogarnąć, no wiadomo, posprzątać. A ten styropian na przykład muszę wywieźć. Tutaj jeszcze trochę drzewa zostało, to też pójdzie na opał. Tam jakieś ścinki z blachy, ale to się wszystko pomału powywozi. Przed zimą oczywiście tutaj też będę chciał wykosić trawę, posprzątać wszystkie śmieci, wszystkie te pudła pozabierać. Ale najważniejsze teraz są okna i drzwi, które są zamówione. Ile jeszcze mniej więcej trzeba będzie czekać? Czekajcie, kiedy ja to zamawiałem? Bo teraz mi się trochę rachubę czasu, powiem wam szczerze, że straciłem przez te wakacje. Byłem na tych wakacjach 11 noclegów i straciłem rachubę czasu, ale chyba 3 tygodnie temu. No też musiałbym sprawdzić na umowie, ale bodajże 3 tygodnie temu. 3 tygodnie chyba będzie w sobotę tą. W takim razie drzwi by były zamówione 2 tygodnie temu. Dobrze mówię? Kiedy? Słuchajcie, czekajcie, bo się pogubiłem, szczerze wam powiem. Źle mówię w takim razie. W tą sobotę minie 3 tygodnie, jak są drzwi zamówione i 4 tygodnie, jak są okna zamówione. Więc montażu się można spodziewać, no gdzieś przypuszczam, że to może być jakaś połowa października. Za jakiś miesiąc. Mam nadzieję, że to tak najpóźniej będzie połowa października, bo okna będą wcześniej. Jeżeli w tą sobotę minie, dzisiaj zaznaczmy jest 14 września, kiedy ja to nagrywam. Jeżeli w tą najbliższą sobotę minie 3 tygodnie, no to on powiedział, że tak w okolicach 5 tygodni trzeba czekać, aż te okna zostaną wyprodukowane. Jeżeli chodzi o drzwi, to trzeba czekać 6-7 tygodni, z tym, że drzwi były zamawiane tydzień później. Więc to się wszystko wydłuży. Zamawiałem to w jednej firmie, więc być może oni będą to wszystko montowali za jednym zamachem. Zobaczymy. Jak już będą te okna i drzwi wyprodukowane, to mają do mnie dzwonić, żeby się umówić na montaż. Co dalej? Z elektrykiem, z moim znajomym jestem już dogadany. Też wstępnie miał wchodzić w połowie września, ale to wszystko się przedłużyło. I dlatego wejdzie dopiero w połowie października, jak już będą okna i drzwi zamontowane. No bo powiedział, że tak będzie po prostu lepiej. No wiadomo, różne kradzieże się zdarzają. Hydraulik też już jest dogadany, też już chce wchodzić, jak po prostu będzie stan surowy zamknięty. Jeżeli chodzi o bramę, bo tutaj te drzwi też już są zamówione do garażu, jeżeli chodzi o bramę garażową, okna też w garażu są zamówione, ale jeżeli chodzi o bramę, jeszcze jej nie zamawiałem, bo dopiero jak mniej więcej będę wiedział, kiedy tynkarze skończą swoją robotę, no to chcę tak zamówić, bo po prostu ta brama będzie zamontowana dopiero po tynkach. Więc nie wiem dokładnie jeszcze, kiedy będę to zamawiał tą bramę. Jeżeli chodzi o tynkarzy, to też mam dwie ekipy z polecenia. Zadowoleni są ludzie, którzy te tynki robili. Jednym z nich jest mój sąsiad, który tutaj obok mieszka. Rozmawiałem z nim, widziałem te tynki. On żadnej gładzi po tych tynkach już nie musiał robić. Nie ma się tam za bardzo do czego przyczepić, więc chyba też po prostu się albo na nich zdecyduje, albo zdecyduje się na jeszcze jedną ekipę. Właśnie zaraz muszę do jednych i do drugich zadzwonić, no bo musimy się umówić na wycenę. Po prostu, no. Jeżeli mam dwie ekipy i dwie ekipy są dobre, równie dobre, no to wygra po prostu cena, no. Ten, kto będzie tańszy. tego poproszę, żeby mi dla mnie zrobił tą robotę. No i tak, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu, bo w tym roku chciałbym jeszcze właśnie ogarnąć, no na pewno tą elektrykę, chciałbym ogarnąć tynki, hydraulikę bym chciał ogarnąć. Hydraulikę, żeby dokończyć, to też najlepiej, żeby tynki były zrobione. Znaczy, no musi tak być, bo tu podłogówka będzie szła wszędzie. A jeżeli by się udało ogarnąć jeszcze hydraulika, to jeszcze ewentualnie bym chciał, żeby zostały zalane posadzki. Ale nie planuję tego tak dokładnie, bo jak ktoś budował w dom, to wiecie, że są różne opóźnienia. Jak bierzecie każdą ekipę oddzielnie, no to ciężko jest to wszystko tak idealnie zgrać. No i cóż, i zobaczymy, no tyle po prostu, ile będę w stanie zrobić. Tyle zrobię w tym roku, reszta zostanie na rok następny. No bo zwyczajnie, no pogoda tutaj będzie miała kluczowe znaczenie. To, czy będzie ciepło, czy w miarę wcześnie się zrobi zimno. Takie rzeczy mają znaczenie i od tego to będzie zależało. Wszystkiego się dowiecie, jeżeli będziecie śledzili kanał. Nie wiem, czy to mówiłem. Jeżeli mówiłem, to się powtórzę, bo nie jestem pewny. Odcinek o kosztach dachu na garażu i dachu na tym oto domu zrobię niebawem. Jak już po prostu się z nimi, z chłopakami rozliczę. Bo ja zawsze tak robię, że dopóki nie znam kosztów, to wam nie podaję, bo ja mam podpisaną umowę i tak dalej, ale tam wiecie. Ja wolę dopiero, jak już będzie to na 100% pewne, jestem rozliczony. Wtedy nie ma żadnych nieporozumień i mogę wam podać koszty. Wyjątek zrobiłem, jeżeli chodzi, tak jak wcześniej mówiłem, bo podałem wam już w poprzednim odcinku wycenę między innymi kominów, no i tych ścianek działowych na górze, ale tam już miałem zapewnienie, wiedziałem, ile to będzie kosztować i mogłem wam to podać. Nic się nie zmieniło, tyle ile wam podałem, tyle zapłaciłem, to już tak jakby jest temat zamknięty. Dobra, nie przedłużając, kończę. Będziecie mieli jeszcze jakieś tam odcinki z tej Teneryfy, jak kogoś interesuje, z jeden pewnie albo ze dwa. No i jeżeli kogoś to nie interesuje, to w najbliższym czasie spodziewajcie się odcinka kosztów, dachu i oczywiście podsumowanie całego stanu surowego otwartego, no bo już mamy stan surowy otwarty. Więc to na tyle. Życzę wszystkim dużo zdrówka, trzymajcie się tam. Niech wam się szczęści, dajcie łapkę w górę, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś nie chce, to dajcie łapkę w dół, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie kanał, jeżeli ktoś ma taką ochotę. I na razie to na tyle, pozdrawiam wszystkich, hej!